Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przed 40 laty, 19 marca 1981 roku w sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy miały miejsce wydarzenia bydgoskie, na których doszło do pobicia przez funkcjonariuszy ZOMO działacza chłopskiego Michała Bartoszcze i dwóch związkowców, Mariusza Łabętowicza i przewodniczącego Bydgoskiej Solidarności Jana Rulewskiego. Przybyli oni na sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej na oficjalne zaproszenie, gdzie mieli zabrać głos w sprawie problemów polskiej wsi i upomnieć się o prawo do zrzeszania się rolników w niezależnym od władz związku zawodowym. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom uniemożliwiono im jednak wystąpienie, a gdy zaczęli protestować przeciwko pogwałceniu prawa do swobodnej wypowiedzi i wyrażania poglądów, zostali brutalnie usunięci przez milicjantów. Wydarzenia te wywołały w całym kraju ogromne społeczne wzburzenie wobec ówczesnych władz i prowadzonej polityki, czego wyrazem było proklamowanie na terenie całego kraju strajków solidarnościowych. Olbrzymia presja społeczna i groźba przeprowadzenia ogólnopolskiego strajku generalnego po raz kolejny zmusiła rząd do przystąpienia do negocjacji z Solidarnością. Determinacja strajkujących sprawiła, że opór obozu władzy wobec postulatu zalegalizowania niezależnego związku zawodowego rolników indywidualnych został skutecznie przełamany. Trwający od pobicia związkowców w Bydgoszczy kryzys społeczno-polityczny został zażegnany w wyniku zawarcia 30 marca 1981 roku porozumienia warszawskiego. Stwarzało ono podstawę do rozpoczęcia ostatecznych rozmów z przedstawicielami władz na temat warunków prawnego uznania niezależnego związku zawodowego rolników indywidualnych. 16 marca 1981 roku w okupowanej siedzibie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy, gdzie trwał ogólnopolski strajk chłopski, podjęte rozmowy pomiędzy Komisją Rządową a Rolniczym Komitetem Strajkowym przyniosły pomyślny finał w postaci zawarcia porozumienia bydgoskiego w dniu 17 kwietnia 1981 roku. Władza zobowiązała się stworzyć ramy prawne umożliwiające swobodną działalność niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych Solidarność, który został ostatecznie zalegalizowany 12 maja 1981 roku. Wysoka Izbo, aby Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mógł uczcić 40. rocznicę kryzysu bydgoskiego 1981 roku i powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego rolników indywidualnych i wszystkich uczestników wydarzeń bydgoskich oraz osoby zaangażowane w walkę o powstanie niezależnego od władz komunistycznej związku zawodowego rolników, złożyłam do przyjęcia przez Wysoką Izbę stosowną uchwałę. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani bardzo.